zacząłem, nie pytajcie skąd się wziąłem, bo doskonale wiecie. W Polsce ludzi, może nie tyle co ludzi, ale no, pewnych ludzi na pewnych stanowiskach pogrzało do potęgi tej, moi drodzy. I próżno tutaj szukać tego, aby ci ludzie trafili, sięgnęli po rozum do głowy, bo ten rozum chyba jest bardzo, bardzo daleko. Potrzebowaliby zapewne jakiejś drabiny, albo może dodatkowy jakiś wkład do mózgu, aby było jakiś connection, czyli tak zwane połączenie. Rząd założy ozdrowieńcom opaski, które to opaski mają kosztować budżet 1,5 miliona złotych. No oczywiście są kontrowersje, no bo zwłaszcza w Polsce, chociaż nie tylko, nakładanie pewnym środowiskom ludzi opasek jest, no kojarzy się to jednoznacznie. Takie informacje podaje Onet. Ozdrowieńcy mają być monitorowani za pomocą specjalnych opasek, które będą wysyłać dane zdrowotne do centralnego systemu. Gdy będzie się coś działo złego, powinien wtedy zainterweniować lekarz. Właśnie rusza pilotażowy program, właśnie, znaczy pilotażowy taki no, test rządowego programu. Tak jak powiedziałem, kontrowersje są, kontrowersji nie brakuje i miejmy nadzieję, że tych kontrowersji będzie coraz więcej, no bo delikatnie mówiąc, jest to poroniony pomysł i no nie za bardzo on mi tutaj jakoś wygląda. A więc o programie, nad którym nadzór sprawuje resort zdrowia, pisze serwis prawo.pl. Założenie jest następujące. W pilotażu 1000 pacjentów, którzy ciężko przeszli koronę, ma otrzymać od państwa specjalne opaski. Urządzenia będą monitorować ich temperaturę ciała i puls oraz parametry ruchowe. Dane z takiego zegarka będą wysyłane do platformy tzw. domowej opieki medycznej. Tam lekarz ma kontrolować wyniki ozdrowieńca i jeśli coś będzie nie tak, to powinien zainterweniować. W założeniu program wygląda całkiem ciekawie i innowacyjnie, ale przy jego wdrożeniu pojawiły się spore kontrowersje, no i kompletnie, całkowicie słusznie. Po pierwsze, całkowity brak konsultacji. Resort zdrowia niemal natychmiast skierował rozporządzenie do publikacji bez zasięgnięcia opinii, chociażby wśród lekarzy. Dlaczego? Jak najszybszy tutaj cytat, jak najszybsze rozpoczęcie udzielania świadczeń objętych programem pilotażowym umożliwi dokonanie niezwłocznej oceny jakości wykorzystywanych opasek telemedycznych w leczeniu pacjentów po przebytym już zakażeniu, co pozwoli na podjęcie dalszych działań usprawniających opiekę nad tą grupą pacjentów. Biorąc pod uwagę korzyści płynące dla obywateli z niezwłocznego wyjścia w życie projektowanych przepisów, jak i brak jakichkolwiek zagrożeń wynikających ze skróconego okresu vacito legis. Zaproponowane rozwiązanie nie narusza ponoć przesłanki przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego. Takie informacje czytamy w uzasadnieniu cytowanym przez prawo.pl. Resort Adama Niedzielskiego, który już i tak jest przez dużą część polskiego społeczeństwa przeklinany, chce w innowacyjny sposób badać ozdrowieńców, a jednocześnie obciążyć placówki lecznicze. Problem jednak w tym, że przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy, tak jak powiedziałem wcześniej, budzą spore kontrowersje. Z wielu dziedzin tak naprawdę te kontrowersje się wyciekają. Na 1000 opasek chcą wydać 1,5 miliona złotych, czyli średnio 1500 zł za sztukę. Tymczasem na rynku ceny tego typu urządzeń wahają się od 200 do 1000 zł. Resort nie precyzuje, jakie dane ma zbierać opaska, która trafi do pacjentów. Co więcej, nowe przepisy nie precyzują, w jaki sposób lekarze mają zdalnie kontrolować stan zdrowia pacjenta, który ma status ozdrowieńca. Czy powinni śledzić platformę przez 24 godziny na dobę? Tu szczegółów brak. Pilotaż ma potrwać 3 miesiące, ale nie wiadomo też, czy jeden pacjent musi nosić opaskę przez pełny kwartał, czy może lepiej, żeby na przykład 3 pacjentów korzystało z tego urządzenia przez miesiąc. Gdyby
gdyby mogły być noszone nieco krócej, mogłyby je przetestować znacznie większe ilości, większa liczba pacjentów, tak? Takie, na to uwagę też zwraca chociażby serwis prawo.pl. Oczywiście portal Onet, z którego to cytowałem, wam te niesamowite wiadomości zablokował możliwość komentowania, także nie ma tutaj żadnych komentarzy, więc ja was teraz poproszę o to, żebyście się do tego ustosunkowali. Co wy o tym myślicie? Ja uważam, że to jest paranoja. Prawdę mówiąc, uważam, że to jest paranoja. Źle mi się to kojarzy i przede wszystkim uważam, że to jest w pewnym sensie też swojego rodzaju jakiś tam test, na ile możemy sobie dalej pozwolić na kontrolowanie nas samych, bo tak jak tutaj jest powiedziane, nie wiadomo dokładnie, jakie tutaj dane będą pobierane, czy czasem nie będzie danych takich, na przykład gdzie idziemy i tak dalej, co kupujemy, za co płacimy, jeszcze nie daj Boże, żeby było co spożywamy, w jakiej ilości i tak dalej, ile razy seks dziennie uprawiamy, albo ile razy nie wiem, robimy co innego. No niezbyt dobrze mi się to kojarzy. Także bardzo serdecznie was zapraszam, żebyście się do tego ustosunkowali. Idę do miasta na kawę. Na razie.